Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony. Jack, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored 2, w którym rozpoczniemy przedostatnią misję fabularną, w której naszym celem jest nikt inny jak sam Duke Luca Abel. Czas na wizytę u Duke'a? Yep. Gotowa. Wielki pałac. Egoistyczny i zepsuty Duke Luca Abel rządzi Serkonos i zorganizował obalający twe rządy przewrót. Wkrocz do Wielkiego Pałacu, po czym znajdź i wyeliminuj Duke'a, który chroni się przed zamachowcami, wykorzystując dublera. Musisz znaleźć również duszę Delilah. To jedyny sposób na pozbawienie jej nieśmiertelności. Duke ma w pałacu swojego idealnego sobowtóra jako zmyłkę dla zabójców. Moja przyjaciółka pierze tam obrusy i według niej dubler jest palaczem. Może to jakoś wykorzystasz? Może na przykład z nim porozmawiasz? To podobno miły gość. W ogóle co za gówniana robota udawać tyrana pokroju Duke'a Luca Abel? To wręcz zadziwiające, że ludzie tolerują tego Duke'a. Trzyma w garści kopalnie, ma armię i cesarskie wsparcie ze stolicy. Na jego rautach ludzie szatkują państwo na kawałki, pogryzając sobie gotowanego kraba. W Dunwall też miewaliśmy takie przyjęcia. Pełne lizusowskich szuj, wbijających sobie wzajemnie noże w plecy. Biedna cesarzowa. Widywałam światła tych bankietów z zatopionej dzielnicy, z dachu opuszczonego mięsnego, w którym nocowałam. Wiem, że wiele przeszłaś w młodości, Megan. Często wędrowałam po Dunwall z zakrytą twarzą, ale kiedy miałam dość, zawsze mogłam wrócić do Tower. Karnaka dała mi nowy pogląd na sprawę. Świetnie. Jak wyeliminujesz Duke'a, dowiedz się, co takiego trzyma dla Delilah i zabierz to. Gdy wszystko załatwisz, zabiorę cię stamtąd łódką. Okej, teraz mam pewność. Jak nic, Megan Foster to Billy Lurk. Dubler Duke'a. Megan Foster zna kogoś, kto czasem pracuje w Wielkim Pałacu. Dzięki temu dowiedziała się, że dubler Duke'a pali i jest od niego o wiele sympatyczniejszy. Czyli co, akcja podmianka? Może? Tutaj mamy mapkę od Stiltona. Dobra, rozumiem, że jestem przy siódemce, tak? Na schodach. Interesuje mnie... numer 5. No, piątka, żeby dopaść Duke'a, ale... A dobra, nie jest to oznaczone, ale jeszcze spiżarnia, bo spiżarnia ma ponoć być ta dusza Delilah. Ale wracając do tego, dlaczego już teraz jestem pewny. Powiedziała, że mieszkała w zatopionej dzielnicy. A w zatopionej dzielnicy, za czasów królowej, czy tam cesarzowej, Jessamine. Mówię królowej, bo praktycznie cesarzowa, królowa to jest praktycznie jedno to samo. Mogę to nieść, myślę, że mogę to zjeść, ale nie. Za duże chyba. Dobra, kontynuując. To za czasów cesarzowej Jessamine tylko i wyłącznie jedna grupa osób zamieszkiwała zatopioną dzielnicę. No, może w sumie dwie. Wielorybnicy i wielorybnicy. Ale jedni wielorybnicy to byli zwyczajni wielorybnicy, którzy po prostu... pracowali w swoim fachu. A drudzy wielorybnicy, tacy jak właśnie Billy Lurk. Rzeczy przychodzą i mają dotrzeć tam, gdzie ich miejsce. Na tym polega czarny rynek. Nie mogą zalegać na zapleczach. Najwyższa mogłaby nas łatwo zwęszyć. Albo ich właściciele mogliby się zgłosić. Przemytnicy czekają nas w swojej łodzi, żeby dostarczyć kontrabandę do pobliskiego czarnorynkowego sklepu. Kapitan poszedł ustalić szczegóły dostawy. To opóźnienie w dostawie. Betty się obawia, że nas przyłapią? Sklepikarz ma nerwy jak postronki, ale gdyby tylko zechcieli to przerzucić bezpośrednio ze statku. Mam w sklepie dobrego kumpla, który już od lat robi w ochronie czarnorynkowych sklepów Karnaki i Calero, więc praktycznie niczym nie ryzykujemy. A jak się nazywa ten kumpel? To tajemnica. Oni się dogadują ze mną i z nikim innym. Okej,
O kurde, że to się udało. Jeszcze tego ostrza nie byłem w stanie zgarnąć, no ale od... Przeważnie... Idziesz dzisiaj? Nie, nie tym razem. Ale od poprzedniego odcinka, kiedy kupiłem te ostrze, czy tam znaczy, kupiłem ostrze, ale zużyłem je na tego. Nie zużyłem, nie miałem na co zużyć ostrze, o, do tego ciągle piję. Ale ciekawe, czy jest gdzieś tutaj sklepik czarnorynkowy w pobliżu. Bo jak wiecie, mamy dwa nowe plany, nie które wypadałoby obadać. Sikacza? Nie, dziękuję, więcej nie chcę. To i tak straszne. Rawina Boulevard. A no nie, wait, boże, co ja pierdolę, przecież jestem na dojściu do pałacu, ale jeszcze nie w samym. Ostrzegaliśmy wystarczająco wyraźnie. Powinien był się pan przesiedlić. Co tydzień mamy trzy nowe bezsensowne dekrety. Nie jest nitrat. Od razu można to poznać. Wystarczy spojrzeć na jego buty. Tak, bo to buty sporo ci po człowieku powiedzą, na pewno. Kto tam jest? Niech mnie ściśnie! Kurwa mać! Z kiedy safe? Tutaj dopiero... No niestety. Dobra. To ja zaś trochę do przejścia. Sekretem Duke'a od dnia dzisiejszego zabrania się zasiedlania budowli przyległych do ściany Wielkiego Pałacu. Ostrzegaliśmy wystarczająco wyraźnie. Powinien był się pan przesiedlić. Tutaj. Teraz widzę, że zjebałem, bo mogłem w sumie połączyć dominem tych trzech. A teraz daj nam pracować. Chociaż widzę, że nie są tutaj sami. To poją? Chyba nie. Zajrzyjmy się. Co? Nie podoba mi się to. Ja się rozejrzę. Co się stało? A Jezu, bo tu jest ten... Kurde. Dobra. Spróbuję może tą misję zrobić bez wykrycia. Ale dobra, skoro jest ich tam więcej, no to nie mogę wykorzystać w takim bądź razie tego domina, no bo się momentalnie zorientują. Sekretem Duke'a od dnia dzisiejszego zabrania się zasiedlania budowli przyległych do ściany Wielkiego Pałacu. Nie podoba mi się, lepiej się rozejrzeć. Co? Super, i kolejna powtórka. Ja pierdolę. Czemu za pierwszym razem wyszło tak idealnie, a za drugim musiał się to zjebać? Dzisiejszego zabrania się zasiedlania budowli przyległych do ściany Wielkiego Pałacu. Ostrzegaliśmy wystarczająco wyraźnie. Powinien był się pan przesiedlić. Tylko zostawimy to, raczej nie powinien go tu nikt znaleźć. Ja tych drzwi mogę użyć, chyba żeby nimi jitnąć i odwrócić uwagę w ten sposób, ale może lepiej tego nie róbmy. No! Kurwa! Zaś ten jebany wabi! Znaczy, kurwa, wabik. Nie wabik, tylko ten pieprzony szperacz. I zaś o tym zapomniałem, to jest najśmieszniejsze. A specjalnie czytałem save'a, żeby się tego gówna pozbyć. Old Lamp rożył raz pewien gość, co później miał cienką na północy, co wciąż majtę majstrował. Dobra, quick save, bo nie chce mi się jeszcze raz po raz trzeci tego... czwarty już tego typa dusić tak naprawdę. Trzy nowe bezsensowne dekrety. Nigdy nie przypuszczałem, że do tego dojdzie. Cóż, a jednak, teraz daj nam pracować. Gdzie jest? Dobra, moment. Gdzie to jest? Dobra, szumno! Będę opowiadać o twojej śmierci. Gdzieś tam wyżej. Dobra, wczytujemy. Czyli chyba, żeby wyłączyć te, to muszę iść właśnie dookoła. Czytaj tędy.
Oj, w ogóle to do sklepiku idę. Spoko. Na górę, proszę. Im mniej osób nie... Ja pierdolę, czy ja... Serio musiałem wejść tak idealnie, prosto w ten pierdolony szperacz? Dobra, to mogę kawałek przebiec, nic się nie stanie. Ty właśnie, a propos. Okej, tu mamy amuleciki. Tam runa. Tam więcej run. A tutaj czarny kościelny amulet. Okej, wiadomo, jedna, być może amulet albo runa będzie w sklepiku. Liczę na to, że tak nie będzie. Dobra, ściana jest przez tego zasilana, ale to... Tak, to jest dalej przez... Przez tran. Więc niech sobie tutaj zostanie. Tutaj runa. Okej, okay. No to cyk. Może wreszcie coś zacznie iść po mojej myśli. Machaj, machaj, machaj. No, czy ja chcę strzelić? Może lepiej deltem. Wszystkie mam tylko 3, no ale... Krwiogrze to jest jedyna opcja, gdzie mogę wykorzystać te poci. Dobra, czy może zapis? Jest na mnie quick save tylko. Znaczy, takie moje pytanie, bo nie pamiętam, czy ja miałem w pierwszej części też zapisy po wyłączaniu ścian światła i tych systemów bezpieczeństwa, bo jeśli tak, to dlaczego nie ma ich w tej części? Idę. Okej. No, przesuwaj się. O, na górę. Dobra, to się nie miało stać, ale może być. Się pociągnę tu. Bezproblemowo się tego pozbędę. Dobra, teraz tak, tutaj od razu się pozbędę krokzów. Idzie z tej strony. Potrzebuję twojej krwi. Wobec tego... Jezus Maria, tak czekam, kiedy ona prosto przejdzie. Myślałem, że znowu się coś zacięło. A to nie o to chodzi. Po prostu do ciężkiej cholery dziura była wyżej. Przecież jak będę musiał teraz zrobić sobie pół godziny materiał, który będzie tylko się z takich faili składał, jak będę musiał, wypuszczę go na spokojnie. Bo to wręcz urozmaica czasami rozgrywkę. Może nie tyle rozgrywkę, co bardziej... Wasz punkt widzenia a propos tego, co się dzieje. Zostawiłem ją otwartą, ktoś wsadził mi śluzę do kieszeni kurtki. Dobra. Quick save, żeby zaś tu nie musiał lecieć takiego czegoś. Raz. Dwa. Ja to mogę zniszczyć ręcznie. Też. Ale właśnie. Runa jest tam, czyli tam, dokładnie tam, gdzie jest ten gość. Czyli gniazdostróż. Mamy dwóch typiarzy. Co to w ogóle ta ściana światła chroni pałac? Kto chciałby zaatakować kogoś takiego jak Duke?
No, daj mi wygrać! Już by się znalazł. Na oszczanek, Rakera! Na szczycie w połowie obsiadłego przez kriokzy budynku. Dalej, dalej! Dziękuję. Może to zostać. Ja tylko zabiorę co lepsze rzeczy. Okej. Dobra, pytanie, czy ja chcę wyłączyć ten wiatrak? Okej. Nie wprowadziło to jakiegoś wyjątkowego stanu zaalarmowania. Więc jak dla mnie bueno. Bo głównie przez to miałem wątpliwości, czy chcę to właśnie robić, no bo wiadomo. Wrogowie niestety, bądź nie, reagują na to, że ściana jest wyłączona. To ja sprawdzę tutaj. Coś was denerwuje, kochane. Czuję. Okej, wbrew pozorom to mi bardziej pomogło niż zaszkodziło. Jeszcze tego. Coś jeszcze? Ja więcej, dobra, to już mogę sobie pozwolić na strzał. Jogzy, załatwię, tak? Okej, okay. Zobaczmy, czy coś mi ominęło. Tutaj pistolecik, sztabka srebra. Na dole mamy ziomka, który coś ma przy sobie. O, obraz. O, Doubt i parabola zaginionych sezonów. Nie muszę chodzić z sezonami, ale proszę bardzo. Obrazek Dauda. Trochę mnie ciekawi, skąd Sokołow... Bo to, mówię, to na bank są obrazy Sokołowa. Trochę mnie ciekawi, skąd Sokołow... Znaczy, wróć skąd. Jak Sokołow zrobił ten obraz. List od wielbiciela Dauda. Drogi Alfredzie, otrzymałem książkę. To dobre znalezisko. Muszę jednak przyznać, że mam wątpliwości co do tej wartości historycznej. Nożownik z Dunwall czuje wyrzuty sumienia po zabiciu tyranki z Jessamine. Pisze to patrząc na jego portret i moim zdaniem Doubt zawsze wiedział, że jego dłonią kieruje twarde, nieugięte przeznaczenie. Tak czy inaczej, książkę czytało mi się znakomicie, więc jeszcze raz ci dziękuję. Przesyłaj mi dalej wszelkie informacje o tej tajemniczej postaci, którą obaj podziwiamy. Twój przyjaciel Claudio. Okej, zakładam, że Claudio to jest właśnie ten gniazdostróż, który no trochę się sam tak załatwił. Zakładam, że te krwiogzy raczej same z siebie się tu nie pojawiły. Proszę bardzo. Runa. Mam całą jedną sztukę. Okej. Okay. Więc mogę łyknąć, odzyskam sobie troszkę many. Ciekawe, kto to był. Co? Aha, gościu ten. Muszę sprawdzić ścianę. Wypada nie dopuścić do tego, żeby wrócił za szybko. Pytanie, czy ktoś. Czy to jest ten z dołu, czy to jeszcze ktoś przyszedł? Nie, pełno z dołu. Okej. Okay. Cyk. Zostań tutaj sobie z kolegami. No problemo. Idziemy dalej. W takim bądź razie. Tylko właśnie chcę jeszcze obadać. A ja tu wślizg mogłem zrobić. Jesus. Chyba. Gdybym się postarał, to by mi zaliczyło ślizg. Dobra. To możemy podjeść co nieco. I tutaj na dole mamy, tak, mamy po pierwsze chyba jakieś bełty, zdaje się, że usypiające. Ile ich mam tak a propos? Full. To wypadało, by wykorzystać. Babka była gdzieś tutaj w środku. Robię autozapis, bo nie... Znaczy autozapis, robię sobie save, bo nie chce mi się przechodzić tego jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. No, spoko. Gdzie ona była? Prewidenci nadal prowadzą. Nie zważając na nic, co się dzieje
wokół. Czyli zatłumowali łódź w zatoce, a nie zapłacili żadnych podatków? Dokładnie. Rozumiem. No to trzeba się tam wybrać i odzyskać, co nam należne. Mąż usiłuje teraz odsprzedać naszą drewnę. Jeśli się uda... Żołnierze straży spiskują, by wykraść kontrabandę grupie przemytników. No to nie mają czego wykradać. Zdążyłem ich ubiec w tym temacie. Co jest tutaj? Wyjście na zewnątrz. Spoko. Na wyżej jest tylko to, gdzie już byłem. Okej, okay. No ale teraz na szczęście mogę zrobić użytek. Chociaż w sumie? Ktoś coś widział. Teraz wszyscy się denerwują. Co? To nie na moje słabe serce. Ktoś się tam prosi o kłopot. No dobra, zobaczmy. Co to było? Zdawało mi się? Nie, na pewno nie. Jezu, ale było blisko teraz. Ale było blisko, ale było blisko. Na szczęście nie zamknęła drzwi. Przecież wiadomo, jakby zamknęła, to po prostu bym wysadził granatą. Ja bym też na spokojnie... Na spokojnie bym wysadził granatem. O, mogę to też tutaj wejść po prostu od strony tego. Od strony zewnętrznej, czy tutaj przez balkon. Nie zrobiłem tego. Trudno. To jest cywil, ale ja tam nigdy nie pogardzę posiadaniem trochę więcej gotówki. Biorąc pod uwagę, ile aktualnie jej posiadam, to... Mógłbym teraz pluć po prostu cały czas do przodu i w ogóle tego nie przeszukiwać, ale ja chcę zobaczyć, jak... Jest tam kto? Niech nie się... Szkurwa! Powiedz, żeby był autozapis! Okej... Okay. Niby był, ale pytanie... Z kiedy? Aha, z teraz. Czemu jak walę w ścianę, to nie reagują, ale jak pierdolę w drzwi, to już tak. Dobiegało stąd. Zobaczmy. Czuję się bezpiecznie. Rozejrzyjmy się. Z tym miastem. Drzwi niestety zamknięte. Ale... Nie ma to jak klucz uniwersalny, prawda? Już mam tylko 3 takie klucze. Dobra, czy coś się stało tej babce? Nie, nieprzytomna. No i pięknie. To chciałem właśnie zobaczyć. Dobra. Teraz może wyjdźmy sobie przez dach, czy tam przez balkon. I tak wylądujemy w jednym na tym samym miejscu. Sup. Kiedyś urządli u mnie krwiogies. Ramię spuchło mi jak cholera. Ciekawe uczucie, zakładam. Sytuacja pewnie zresztą też. Okay, jest alarm, który wypadałoby wyłączyć. Halo? E? Nie ma wątpliwości, jest tam to... Wow! No nieźle. Kurde, dlaczego ten mroczny wzrok lepiej działał w jedynce niż w dwójce? W sensie, okej, wygląda fajnie, ale ja pierdolę. To tak źle, kurde, wpływa na wizję, że to jest masakryczne. I tu ledwo czasami widzę, co się dzieje. Co to? Aha, XD. Dobra, czyli jeszcze, czyli tak. Dociągam się, rozbrajam i szybka wycofka. Mm-hmm.
Jest? Co tam jest? Jest. Spalam. O, nawet się udało przyoszczędzić na tym. No ma, nie? Co? Jest to więcej typiarzy? No jest. Zdawało mi się? Nie, na pewno nie. A kto mi? Bardzo na rękę. Co się stało? Jezu, nie wierzę, że serio łepetyną chyba... Tak, kurde... Dziwię się, co się dzieje, ale musiałem łepetyną zahaczyć, kurde, o tego. Musiałem łepetyną zahaczyć o tą linię kolejki. To jak się ustawiło! Ciało? Tutaj? Jezus, zajebisty Ragzor! Co? Pomocy! Mhm, dzięki. Dzięki tobie muszę to właśnie teraz wczytywać. Wal się na mordę, cywilu. Czemu sobie tego nie zrobiłem od razu? Takie moje pytanie. Śpi. I święty spokój. Teraz jeszcze drut w ogóle znalazłem, który pominąłem. Nie. Skradaj się, skradaj. Na górę. Jeden, drugi, trzeci. Są połączeni? Są. No, teraz tu. Nawet mogę dla pewności samemu wycelować. Ona hełmu nie nosi, więc... Dobranoc. No i bardzo ładnie. Teraz. Quicksave'a nie mogę zrobić, nie wiem czemu. Teraz mogę, dobra, czyli się jeszcze liczyło jako jakby doczytywanie tego, że gościu upada. Że nie ma fazy pojedynku. Spoko. Chleba. Teraz ona. I dziękuję. Dobra, to oczywiście nie są wszyscy. Radziłam jej dobrze, żeby zapłaciła grzywnę i miała już spokój. Nie ma sensu robić problemów. Tutaj nie wchodzić, bo inaczej... W sumie nie wiadomo co, bo inaczej. Ale po prostu nie wchodzić. A ja lubię wchodzić tam, gdzie nie powinienem. O, i ładnie. Mamy tego. Hej, ty! Co się tu dzieje? Okej, okay, tego się przyznam trochę nie spodziewałem. To jest ten mój quick save tylko. Ale okej, okay, przynajmniej wiem, że muszę się spodziewać wyjców. W sumie na upartego mogłem tak na szybko strzelić jeszcze do tej baby i może by to poleciało, ale niestety, no liczyłoby się jako wykrycie, tak czy siak. Okej. Teraz dla pewności, teraz kolejny, ta babeczka. Mówię, najchętniej bym ich tutaj po prostu zostawił, nie? No ale wolę mieć pewność, że ich nikt nie znajdzie i nie obudzi. Głównie chodzi mi o tych wrogów po prostu, nie? Nie o cywila. Cywil to tam wiele mi zrobi. Coś hałasuje. Lepiej to... Kurwa, serio? Sam się w to wjebałem jeszcze? No brawo, kurwa, ja. Już myślałem, że widziałem wskaźnik wykrycia, ale nie, to był tylko ten eliksir. Na kurwa szczęście. Szukaj.
Stój. Skradaj się. Quick save. Na górę. Dzień dobry. Okej, to żem kurde podleciał. Wstań. Tam nie chycę niestety. Podobno wczoraj w nocy w pałacu nieźle się działo. Snajper! Klucz do mieszkania Petronili. No fajnie. Czekaj, gdzie jest to mieszkanie? W praktyce ja mógł tutaj tam... Naprawdę mogłem tutaj zostawić. Nie masz tu? Co tu właśnie wybuchło? Ale oczywiście musiałem się odezwać, nie? Mówię, to mogę zostawić, miałem powiedzieć, no bo tu w sumie jest bezpiecznie, po czym nagle coś wybuchło mi prosto w pysk. A je trochę w plecy. Dobra, czy ja mam ten amulet założony, że mogę odzyskać strzałkę usypiającą, czy jeszcze nie? Cię przewraca manę, poruszasz się szybciej z ciałami. Istnieje szansa na odzyskanie strzałki. Dobra, mam tylko dwa razy to założone, ale nawet te dwa razy będą ok. Żegnam. I zanim z nią coś zrobię, co tu kuźwa... Aha, tu są dwa bełty zapalające, za friko dla mnie. Zajebiście. To szkoda, że dałem sobie ten strzelić prosto w plecy. Zostawmy ją tu, bo tu jest bezpieczna, nikt jej tutaj nic nie zrobi. No chyba, że stanie się kurwa to. Czemu za pierwszy razem tak fajnie, ze śmieszkiem jeszcze wleciałem i praktycznie ominąłem tamtą dwójeczkę na górze? A teraz nie sobie z tym poradzić. Nie dało się tak od razu? Teraz zabrać jeszcze ją, zabrać bełty i mieć święty spokój wreszcie z tą akcją. Uno. Numero dos. Na wszelki wypadek quick save. I pięknie. Zostań. Spokój broń. W górę. Na pewno ma przy sobie pieniądze. Ty sobie chyba kurwa kpisz teraz ze mnie. Ja chcę wejść zrobić zakupy, a ty mi takie coś odpierdalasz? A w mordę chcesz? Nie.
Nie, 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 bo to się na bank liczy jako wykrycie. Nie uznaję tego. Czyli potrzebuję szybkiej zmiany bełtu. Szybka zmiana bełtu jest potrzebna. Chyba, że uda mi się go od razu postrzelić zwykłym. Czy zwykłym, no tym sypiaczem. Nie, nie udało się. Ty, w sumie? Jestem też kurwa spierdolony. Czemu ja tego kurwa nie zrobię w sposób jeszcze bardziej logiczny? Czyli nie narobię po prostu hałasu, żeby on sam tu przyszedł. Ha! Ciemna masa dała się nabrać! Chyba był tam ktoś Literalnie zaczyna mnie już, kurwa, ten sklep wkurwiać. Ze wszystkich czarnorynkowych sklepów, które musiałem obrabować i ze wszystkich akcji, jakie musiałem zrobić w jakiejś misji, żeby ją doprowadzić w miarę do końca i w miarę po cichu, ta irytuje mnie najbardziej. Widzę, że żyje. Nieprzytomny, nieprzytomny, nieprzytomny. Dobra. Ale dobra, pył to sobie przygarnę. Cholery, nie widzę! No i ładnie, strzałka odzyskana. Ale to ciekawe. O! A nie, dobra. Myślałem, że nie da się, w takim razie nie da skorzystać z tego sklepu, ale jednak się da, tylko po prostu nie może w trakcie walki gościu otworzyć. Co jest oczywiście zrozumiałe. Uczciwi sprzedawcy nie przeżyją chwili w tym mieście. O, przepraszam, zapraszam do środka. Nie krępuj się i przejrzyj ofertę. Mogę z dumą stwierdzić, że mimo incydentów w innych sklepach, my nadal działamy z pełnym asortymentem. Ach, chcesz panów lepszego uzbrojenia? Do pistoletu brakuje mi jakiegoś jednego upgrade'u. I chyba jest to po ilość amunicji, jaką mogę przy sobie nosić. A nie, nie, amunicja jest tutaj. Ale tu mi też brakuje upgrade'u. No to, dobra, to w sumie nie wiem. Może szybkość przeładowania jest tutaj. A więc niby śmierdzę? Przynajmniej mam robotę, a on nie bardzo. Dobra, i pomyśleć, że mój ojciec był oficjalnym pałacowym kapelusznikiem, jak jego ojciec przebił. Szkarłata seria. Szybkie serie strzałów, zmniejszony rozrzut, albo nieustępliwy gentleman. Pistolet wystrzeliwuje magazynek bez przeładowania. Seria czy cały magazynek na raz? Jasne. Krwiogzy były zawsze, ale chyba nigdy w takich ilościach, takich zmiarach. Ani jedna, ani drugie mnie jakoś nie interesują. Dobra, zanim to wykupię... Jeśli jeszcze stąd nie zniknę. Chcę zobaczyć, jak wyglądają te upgrade'y. W sensie, jak to... Rzućmy okiem, mam jakieś plany ulepszeń do twojego sprzętu. Najpierw nieustępliwy gentleman. Dobra transakcja. O. Wygląd pistoletu się raczej nie zmienia. Chociaż może... Ty, chyba się to zmieniło jednak. Dobra, zobaczmy. 2, 4. I to masz i aż 5 naboi teraz w magazynku. Ale okej, czyli dalej mogę pojedynczo, ale jak przytrzymam, to lecę całą serię. W sensie cały magazynek lecę bez reloadu. Dobra. Nie wczytuj. Zapisz. I pokaż mi teraz ten drugi. To jest sprzed chwili. Autozapis. To jest mój quicksave, dobra.
Tak szukałem właśnie, czy... gdzie jest ta opcja. Sorry, właśnie tryknąłem w mikrofon. Okej. Okay. Co to nagle? Widzieliście tą zmianę? Do twojego sprzętu. Zobaczmy jeszcze tą szkarłatną serię. Interes. Tęsknię za czasami, kiedy mogłem. Zobaczmy. Spać i nie myśleć o tym, czy się wrócę. Wygląd jest taki. A, tutaj, ale dobra. Tutaj to od razu leci serią. No to nie, to w takim razie wolę zostać przy tym moim zapisie z tym drugim upgrade'em. Bo mimo iż mogę lecieć, wyjechać cały magazynek momentalnie, to jednakowoż dalej mam możliwość pojedynczych strzałów, a na tym zależy mi bardziej niż na... Nie krępuj się i przejrzyj ofertę. Strzelanie serio. Mogę z dumą stwierdzić, że mimo incydentów w innych sklepach my nadal działamy z pełnym amunicji sporo zyskuję, ale... Oto korzystny interes. Strzałów doskonale. Tak do trzech. To się zużyje, to się zużyje, to się zużyje. Nie powinno tego jeść. Teraz cię... Dobra transakcja. Zostaje. Trzech. Tutaj full. Formuła zostaje. Zostanie. Odcięte zasilanie. Przekupny inżynier wyłączy zasilanie szyn kolejki, co pozwoli ominąć ścianę świata i łatwiej dostanie się do pałacu. Okej. Okay. Kluczyk też mogę kupić. Zresztą jak klucz mogę pierdolić, mogę i tak go zabiorę. Wróć niedługo, jeśli jeszcze stąd nie zniknę. Jest. I zobaczmy teraz. Strzelam raz. Okej, okay. A jak przytrzymam, to wylecę tylko jeden magazynek, czy wszystkie naboje, jakie mam? Wszystko, co mam, dobra. Okej, okay, no to tym bardziej jest to lepsze. Uczciwi sprzedawcy nie przeżyją chwili w tym mieście. O, przepraszam. Zapraszam do środka. Wiemy. Super. No i teraz pytanie, jak się dostać do środka? Pozbywam się wszystkiego i znikam z tego miasta. Tam jest ktoś z nim. Zapraszam serdecznie, tuszę, że u ciebie wszystko dobrze. Tutaj... No tędy nie wejdę. Tak o... Też nie przejdę, aby się aż prosiło, żeby tu wejść w taki sposób. Tutaj... Też nie. No, ale mogę wejść górą. Hej, otwieraj! Mam szyfr, ale został na statku. Nie ma wyjątku. Albo masz szyfr, albo mam założyć, że coś jest nie tak. Szef tak nakazał. Cholera! Kod na potrzeby dostaw. Kombinacja do bramy w alejce. 696. Nie zapomnij też o haśle, albo nie otworzę tylnych drzwi. Następnym razem cumie łódź gdzie indziej, zwracasz do siebie, na siebie niepotrzebną uwagę. Najwyższa straż podwoiła po ostatnim dekrecie Duke'a Patrola, więc musimy uważać. Otwórz te drzwi! Wiesz, że tego nie zrobię. Marnujesz czas. Dobra, ona raczej nie by mnie nie wykryła, ale... Ta po prostu pewność. Lepiej jest się... Tak zabe... Gdzie jest zapis? Dobra, mam tutaj przed tym zakupami, no to sobie zaoszczędzę ten jeden magazynek. Czy tam tę jedną ilość, którą wystrzelałem, ale i tak zrobię zakupy. Proszę, przejrzyj towar. Pozbywam się wszystkiego i znikam z tego miasta. Dobra transakcja. Doskonale. Ja razem przeoszczędzam w tym kluczu. Interes. Chociaż kasy i tak mam. Potem. Ale... Wolę nie tracić w trudny sposób. Hej, otwieraj! Mam szyfr, ale został na statku. Nie ma wyjątku. Albo masz szyfr, albo mam założyć, że coś jest nie tak. Szef tak nakazał. Cholera, otwórz te drzwi. Wiesz, że tego nie zrobię. Ponawiamy operację. Tylko tym razem w inteligentniejszy sposób się stąd wydostanę. Tu ją zostawię, żeby je szczury nie podjadły. Przy okazji, żeby
żeby nikt jej nie znalazł. Formułka, super. Tutaj pusto. No i dobra. I mamy tutaj, tam było ile? 696 chyba, nie? Kurwa, przejebałem jedną cyfrę. 6. Autozapis. Ty w ogóle, Jezu, zapomniałem totalnie o tych amuletach. Widzisz, widzisz, na krzywego kuta. Jest ten czarny amulet jeszcze, co jest. Też spoko. Na bełku. Znajomy zapach. Czy to jest coś mi... Że to jest ten? Wilczarze nie mogą cię wyczuć. Mua! Zajebiste. I proszę, mamy full amuletów założonych. Za to oczywiście achievementu nie ma, no bo to jest coś, co prędzej czy później każdy robi tak czy siak, no ale... Ja jestem zadowolony, bo wreszcie mam jakiś amulet czarny, który mi naprawdę pasuje. To jeszcze a propos, mamy kostkę, więcej monet. Nie ma chyba żadnego kranu, z którego sobie upić trochę mamy. Więc idziemy dalej. Bo drugi amulet jest... Dobra, tam są runy, ale to jest z kierunku, z którego przyszedł. Ale gdzieś tu był drugi amulet. O właśnie, tutaj te dwa są. Została nam garść. Jest tu kto? Nie! Pokaż się. Istnieje takie zezwolenie, kapitanie. Znam prawo karnacji. Dobra, trudno, tego już nie wczytuję, ale mam szczerą nadzieję, że to się nie liczy jako wykrycie. Palet ostrz. No już z samej nazwy wiem, że nie będzie mi się bardziej podobał. Ostrza sprężone mają szansę na całkowite zlikwidowanie ciała ofiary. No, ciekawe. Chociaż na amulet, szczerze, po pierwsze, na tak późnym etapie fabuły jest dla mnie bezużyteczny. Po drugie, w ogóle jest bezużyteczny, bo w momencie, w którym ulepszymy sobie moce w rozpad pośmiertny na drugi level, to ostrza i tak będą unicestwiały ciała ofiar. No, może raczej... No, może nie ostrza bezpośrednio, no ale no i tak, ciała ofiar będą unicestwiane. No, nie powiem, gdyby to dropnęło trochę wcześniej, no to też jest spoko. Chociaż wiadomo, to jest bardziej amulet tylko po to, że jakby się chciało w ogóle nawet bez tych udoskonaleń, czy tam wspomagaczy działać i tylko polegać na kościanych amuletach, które się znajduje w trakcie po prostu przejścia misji. Wtedy ma to jak najbardziej sens, żeby to sobie wyekwipować. Ale też tylko wtedy, kiedy się idzie pod zabijanie, bo jeśli nie idziecie pod zabijanie, no to wyekwipowanie tego amuletu już świadczy po prostu o waszym totalnym skretynizmie. Okej, to było naprawdę ciekawe słowo. Jeszcze wyżej. Żeby tego ktoś tu nie wyskoczył nagle. Przejęcie mieszkania. Panie Marletto, w imieniu Duke'a Luciabelli, ze względu na ważną kwestię bezpieczeństwa dotyczącą wszystkich budynków z balkonami wychodzącymi na Ravina Boulevard i nowo wzniesionej ściany światła, nakazuje się, by udostępnił nam pan swoje mieszkanie na czas nieokreślony. Zaleca się, by miał pan w swoim sklepie zapasowy klucz, co zapewni członkom Najwyższej Straży stały dostęp do lokalu. Działania te mają uniemożliwić wichrzycielom ominięcie punktu kontrolnego ściany. Jako dyrektor sejfu Winslowa z pewnością rozumie pan naszą dbałość o względy bezpieczeństwa i mam nadzieję, że nie będzie pan zadawał pytań ani utrudniał nam pracy. P. Kolegut, czwarty kapitan, Najwyższa Straż Serkonos. Mieszkanie sklepikarza może okazać się pomocą w obejściu ściany światła. Okej, okay, spoko, no ale oczywiście ja ścianę wyłączyłem, więc to jest totalnie mi teraz niepotrzebne. No, ale oczywiście... Splądrować nie zaszkodzi. Ej, czy zegar może być wskazówką?
Jest w pół do 11. Jest chyba w pół do. Tak, w pół do 12, jeśli dobrze to odczytuję. Zobaczmy. Czyli 11:30, to zobaczmy 113, czy wejdzie. Nie, kurde. Jakby wlazło, to bym był naprawdę z siebie zadowolony. Żebym przekminił takie rozwiązanie. Ale szczerze, ja bym tutaj zostawił takie coś. A czek, o Jezu. Nie, no nie wiesz. Jezu, nie wierzę, nie wiem co jest śmieszniejsze. To, że kod jest zapisany na zdjęciu, które prawie zauważyłem, którego prawie sobie odpuściłem, czy fakt, że byłem kurwa tak blisko? Ja 113? Nie. 1, 2, 3. Elo. Zajebiste. Dobra. Wychodzimy w takim razie. Jest statek. Na statku ma być to hasło. Pytanie moje, dlaczego do ciężkiej cholery tego nie sprawdziłem od razu? Czemu się tu nie rozejrzałem? Jedzenia. Tu jeszcze więcej zasobów. Ja pierdolę, dobra. Moment. Muszę się pozbyć tych granatów. Zobaczmy, co tu zapisano. Audiograf. Cały ten plan to wielki wrzut na dupie. Hasło do czarnorynkowego sklepu brzmi: Serkonowskie wino lepszym jest od tywiańskich więzień. Zmyślne. Nie powiem. Dobra, puszczę wam to. O, czekaj. A, patrzcie, bym ominął. Skoro to już ogarnięte. Ja lecę, ale za czas jak będę biegł, to wam... Dobra, nie, quicksave'a chcę. To jak będę leciał, to wam puszczę ten audiograf tak po prostu, żeby sobie tutaj leciał. Cały ten plan to wielki wrzut na dupie. Terminy nieuwzględniające wpływów, fałszywe spisy towarów i prywatne kody do drzwi. Łatwiej by było rozegrać to normalnie, odebrać i dostarczyć towar. W każdym razie hasło do sklepu na czarnym rynku to: Serkonowskie wino lepszym jest od tywiańskich więzień. Idioci. Okej, no nie doleciałem na raz do tego, znaczy za całość trwania tego nie doleciałem do tego miejsca, ale... Uczciwi sprzedawcy nie przeżyją chwili. Pocisk wybuchający! Czyli tego brakowało. I dobra, mamy od razu oba upgrade'y. Doskonale. Super. Czyli jeden do akcesoriów i... I to tyle. Jeden plan jeszcze został. Jeden plan. Dobra, teraz... Dobra, w sumie nie. Wiecie co? Zakończymy teraz odcinek. Wróć niedługo, jeśli jeszcze stąd nie zniknę. Spoko. Zakończymy teraz odcinek, bo ja jestem teraz ciekaw, czy da się tu gdzieś jeszcze znaleźć jakieś małe co nieco. Tu w ogóle zapomniałem to całe miejsce zwiedzić. A patrzcie, też jest coś cennego. Wyjące bełty. Proszę bardzo. Aha, to tyle było. Okej, okay, za wiele tu nie było ciekawych rzeczy. Spoko. Dobra, teraz tak, ja muszę zobaczyć, czy gdzieś ominąłem jeden blueprint. Jeśli ominąłem, to go zgarniemy i potem przylecimy tutaj, wykonamy ten ostatni upgrade, no i lecimy po koniec gry. Jeśli nagie są gdzieś dalej, no to poniekąd liczę na to, że w Danul będzie jeszcze jeden czarnorynkowy sklep. Bo zakładam, że jak już pójdę do pałacu, no to nie ma bata, nie będę mógł się cofnąć, żeby jeśli tam jakiś plan znajdę, to tutaj sobie go wyekwipować. To obiecane mi to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored 2. Cześć!